Niespodziewana wizyta niedźwiedzia brunatnego postanowiła na nogi mieszkańców Książa Wielkiego. Nic dziwnego, bo na Miechowszczyźnie ostatni raz niedźwiedzia widziano kilkaset lat temu. Dzień jak każdy inny, godzina 19:20. Zobaczyliśmy właśnie ciemną postać, która po jakimś czasie zbliżyła się do naszej ambony koło kukurydzy. I tam okazało się, że jest to właśnie niedźwiedź. Byliśmy zaszokowani. Z początku uznałem to za dobry żart, bo misie w tej okolicy były pewnie kilkaset lat temu. To zdjęcia niedźwiedzia zrobione telefonem komórkowym przez Wiesława Okońskiego. Jakość tych zdjęć nie była najlepsza, ale jednak spróbowaliśmy. Miś zachowywał się cały czas łagodnie, żerował, obgryzał liście, obgryzał jabłka, które tam były. Potem położył się, poleżał i kiedy całkiem ściemniło się, udał się po prostu do lasu. W Książu po niedźwiedziu zostały zdjęcia. Myśliwi przypuszczają, że wraca on teraz do swojego siedliska.